No dobra, w tym miejscu żeśmy skończyli. Rozejrzyjmy się jeszcze, co i jak tutaj mamy. Dobra, ty se strzel też warte. Co będzie dalej? Tak, dobrze by tutaj było rozejrzeć się ewentualnie, czy czegoś tu brzydkiego nie ma. Ale dobra, zajrzyjmy. Zajrzyjmy tu, co tutaj mamy. O! Co i brzydkie. No i co powiecie? Ty koleś, wypróbujemy nową broń. No dobra, protokół bojowy. Tylko za dwa? No, nie było tak bardzo źle znowuż. Teraz tak, gdzie tu jest ten mój snajper? Widzisz Grajka? Spróbuj go zdjąć. Dobrze. Ufok odstrzelony. Teraz tak. Dobrze by było. A dlaczego tego nie widzisz? Tak jest. So many victims. Processed with such brutal efficiency. Test subjects for some sort of weapon, perhaps. Looks more like a refinery to me, Doctor. Once we get our hands on that sample, we'll know for sure. No dobra, to po to właśnie żeśmy przyszli. Spadaj! Będziesz mi tu dyskutował. Kaput! Dobra. Ten pilnuje. Broń w pogotowiu. Niestety ostatni protokół bojowy został wzięty. Trzeba będzie chyba, moi drodzy, się jakoś przemieścić. Dobra, chodź tutaj. Zasuwam. Teraz tak. Ty wejdź tu. Załatwione. Na pewno nie jest koniec. Odsłaniam resztę oddziału. Świetny jesteś, dobra. No tak! Broń pogotowiu. Dobra. No i teraz pytanie jest takie, co tu zrobić, moi drodzy? Możemy iść po tą fiolkę, ale tam będą następne popraki. Dobrze by to było po prostu ich z deka obcykać. No dobra. Chodźmy tu. Gazu, gazu, gazu! Wiecie co, sprawdźmy, czy tu czegoś nie ma, bo tak... Nie, tu jest spokojnie. Dobra, za chwilę tam wejdziemy. Rozkaz! Nie siedź tam, bo tam jest niebezpiecznie. Ruszam na pozycję. Dobra, tam ich słychać. I tam coś słychać. No dobra, to ten będzie chyba w dość dobrym miejscu. Teraz tak. Zapiszmy sobie. SW-5. To zrobimy sobie SW-55. Albo 51. No dobra. Coś wam powiem. Nie głupio by było. Przyjęłam. Zaatakować ich z góry. Tak jest, przechodzę na pozycję. Atak z góry jest zawsze
tutaj słabo widać, słabo widać. Dobra, lecimy tutaj. Przyjąłem, ruszam. Na razie nie będziemy włazić. Tak jest, broń w pogotowiu. Wszyscy. Żaden się nie prześlizgnie. Dobra, jeszcze teraz tak, ty kolego. Na podwyższenie da się tu jakoś ciebie skasować. Tu. Tak jest, przechodzę na pozycję. Dobra. Dobrze. Ty jeszcze też. No tak z ciekawości, hyc. A nie, na razie nie będziemy hycać. Coś czuję, moi drodzy, że może tam być gdzieś jeszcze. Potencjalny nieprzyjaciel, broń w pogotowiu. Że może tam być jeszcze. Wyruszam. Nie ma. Tamto jest rozwalona? Dobra, ty się tutaj przeładuj. Gotów do akcji. Świetna sprawa. Wyznaczam strefę ogniową. Teraz tak, ty wejdź tu wyżej. Zrozumiano. Żaden się nie prześlizgnie. Żaden się nie prześlizgnie. Tam są. Dobra, niech są. My sobie pobiegniemy tu. Tak jest, wykonuję. Ciekawe rozwiązanie. Posłaniam resztę oddziału. No dobra, zobaczymy. Rozkaz, wypasuję wrogów. Tak jest. Rozkaz, wypatruję wrogów. Tak jest. Rozkaz, wypatruję wrogów. Idę. Wypatruję nieprzyjaciół. Otoczyli mnie! Cholera, muszę się lepiej złożyć. Nadal żyje, pajacu! Nie trafił. Ostrzeliwują mnie! No dobrze. Teraz, moi drodzy, tak. Ty masz coś, tak? Spróbujmy w takim razie. Wiecie co? Spróbujemy jednak załadować to jeszcze raz. Czy to by szło rozgryźć, ale lepiej zachować się tutaj jakoś bardziej przyzwoicie. Szkoda mi tego wolnego, bo na pewno wyjdzie, że będzie leżał w szpitalu przez jakiś dłuższy okres czasu. Zwracamy do starego rozwiązania po pierwsze. Chyba tu. Załatwione. W
warto. Wyznaczam strefę ogniową. Jedziemy z tym koksem. Biegnę. Robi się. Przeczyzujemy. No. Teraz kolega włazi na swoją pozycję. Gazu, gazu, gazu! No co tam było? To drugie jakieś zapomniane. Jestem w drodze. No dobra. Przeczytuję teren. Wypatruję wroga! Wypatruję wroga! Sami się nie ruszą, widzę. No dobra, trzeba będzie tam do nich pójść. Zrozumiano. Broń w pogotowiu. Przeczesuję teren. Tak jest, broń w pogotowiu. Już przed nami. Przyjęłam. Co? Przeczesuję teren. Osłaniam resztę oddziału. Broń w pogotowiu. Broń w pogotowiu. Głowę dam, że coś słyszałam. Oj, kiepsko. Fajny ten kościatrom. Nie raczył umrzeć, bo nie oberwał. Teraz tak. Zapiszemy to sobie. Niestety mój snajper jest wyłączony z ruchu. Ale dobra. Spróbujmy sobie. Ten nie widzi. Ten też nie widzi. A ten. No dobra, wiecie co? Zrobimy taki numer. Tak jest, wykonuję. Wypatruję wroga. Rozkaz, wypatruję wrogów. Co? No chodźcie. Odsłaniam resztę oddziału. No respite for the dead. The aliens have found a way to mind control them now. I po krzyku. Zapisz. Tam truporz jest ożywiony. Jeżeli zatłuczemy sektoida, który go kontroluje, to będziemy mogli. Cię go pozbyć. Zielony. Nie mam już czym bawić. I bardzo dobrze. Co się okazało? Rozwalmy parę łbów. Żaden się nie prześlizie. Wyznaczam strefę ogniową. Przeczyzuję ten. Tak. Przeładowana. Powinniśmy go zdjąć. Wróg zneutralizowany. Dobra.
Hyc. Mogę siać. Tak jest. To też. Mogę sypać dalej. Wypatruję wroga. Osłaniam resztę oddziału. No dobra. Dobra, przebiegnij się tu. Ruchy, ruchy! Broń gotowa. Idziemy po fiolkę. Pytanie, kogo wysłać? Tu jest fiolka, tu jest wejście. Na razie idziemy tak. Tak jest. Ty się przejdź do góry, rozejrzyj się. Ale tam coś się znowu brzydkiego znajdzie. Warta. Tak jest. Słuchajcie, jak weźmiemy tą fiolkę, to istnieje duża szansa, że znam spadną posiłki. Gdzie ten mój jeden? Chodź tu. Bierz. Tak jest. No chodźcie, budasy. Dobra. Teraz tu. Tak jest, zbliżam się do celu. Ruszam do celu. Przeczytuję teren. Ty masz granat, tak? Lecz tam. You heard the doctor. Secure that canister. Rozkaz. No tak, kogo my tu mamy? Dobrze. Mógłbym już to brać, ale słuchajcie, jest taki problem, że ja chcę stąd wejść. A żeby wejść, to ja muszę sobie rozwalić ściankę. Gdzie tu jest? To jest tu w tym miejscu, tak? Evacuation. Dobra, jest. Grab poszedł! Dobra. Teraz tak. Już biegnę. Przechodzę na pozycję. Zrozumiano, ruszam. Pytanie, którędy można wejść? Można, dobra. Którędy wejdzie się na górę? Tędy. No dobra. Tu. Zasuwam. Dobra. Ty będziesz tu. Ruchy, ruchy! Teraz tak. Który z was ma dłuższy bieg? Ty, słuchaj. Ty będziesz ten, który będzie ten niedobry. Thank you.
stąd będzie bliżej. Tak jest, wykonuję. Już tam jestem. No dobra. No to teraz trzeba by to zapisać. Przejść, zatwierdź. No i teraz, moi drodzy, tak. Gościu bierze fiolkę z tajnej bazy. Mam cię! Guessing that's not water in there. Shen, any readings? No signs of radioactivity, no significant fajne opalacze ma. Whatever it is, it's safe to handle. We've confirmed acquisition of the sample. Pieszczochy też są niezłe. Nowa banda ufoków! Ha, wiedziałem, że przyjdą. No dobra. Teraz tak. Nie dajmy im szansy. Warta. Wypatruję droga. No co jest? Rozkaz, wypatruję wrogów. Wyznaczam strefę ogniową. Ty masz fiolkę, tak? Wskakuj na tutaj. Przyjęłam, wyruszamy. No i moi drodzy, możemy się ewakuować. Bez względu na to, co tu wpadnie. Nie, siedzi w obrębie tego. Nie, nie. Koniec story robimy, nie ewakuujemy się. Mam nadzieję, że moi drodzy, uda się trochę ich ubić. Poważną zaletą w stosunku do poprzedniej części XCOM-a jest to, że warty nie uruchamiają się. No właśnie. Paskudna sprawa. Słuchajcie, trzech oddało. Nie raczył umrzeć, bo nie oberwał. No dobra. Czyli teraz tak, co my możemy zrobić? Możemy się ewakuować. Ty tego zabijesz. Dobra, zapiszemy sobie ten stan, ale widzieliście, to jest bardzo śmieszne, że po prostu trzech oddało strzał i żaden nie trafił. No i teraz tak, mamy dwie możliwości do wyboru. Albo się ewakuować, albo wytłuc to. Wyruszam. Dobrze. I po krzyku. Ostatni magazynek! Już się za to biorę! Słuchajcie, to się zaczyna robić śmieszne. Śmiertelny gościu. Fakt, że te moje są takie bardziej poplaki, ale... No dobra.
zrobimy w takim razie inaczej. Spróbuj go zabić, może go zabijesz. Ufok odstrzelony. Teraz tak, te kolany. Teraz pokażę wam mroźną bombę. Tak jest. Żryj, złama się! Załatwione. Co? Ta. No dobra, tym razem wszystko się zamrożenie jeszcze trwa. Teraz tak, zależy mi szczególnie na tym, żeby awansować specjalistę. Nie trafił. No dobra, skoro tak. Łowca też się przyda lepszy. Chodź. Robi się. Dziabnij go. Toporek jest niezły. Dobra. Przeładuj. Rozwalmy parę łbów. Warta. Broń w pogotowiu. Przeładuj. Warta. No pięknie, dostali wsparcie. No dobrze. Wsparcie czy nie wsparcie? Osłaniam resztę oddziału. Tak będzie. Tak jest. Nie ma problemu. Wypatruję nieprzyjaciół. Kogo nam zrzucą? Tak jest. Żaden cię nie prześlizgnie. Można się ewakuować, ale myślę, że czasami warto jest pozbierać troszeczkę doświadczenia. Teraz pytanie, czy ten kapitan znów będzie miał też taki unik. Czyżby wszyscy? Nie zdążyłem ich zorientować się. Drugi, trzeci, czwarty, chyba zginęli. Na wszelki wypadek to, moi drodzy, sobie zapiszę. Bo to może być sytuacja taka, że ktoś tam zeskoczył. Przeładuj. Może przyleci jeszcze jeden transport. Sobie znów wtedy cośkolwiek zrobimy. Tak jest. Tak! Broń w pogotowiu! Gotów do akcji. Wypatruję wroga. Ten się chciałby ewakuować, ale no zobaczmy jeszcze. Dajmy Overwatch All. No chodźcie, brudasy. Żaden cię nie prześliźnie. Dobra, chyba na dwóch się skończy. Dobra, spadamy. To jest. Już się za to biorę. Avenger, this is Firebrand. Package is secure. Okej.
No i dobra. I odlecieliśmy. 21 było. Niezła. Kiedyś pamiętam, że... Tylko, że to oczywiście było na tym przedostatnim stopniu trudności. Wtedy miałem ich chyba prawie 40 w tej misji. Ale najważniejsze będą pieniążki. Troszeczkę doświadczenia. Miejmy nadzieję, że troszkę awansów będzie. I coś się tam wybuduje, ale to za chwilę. Zobaczymy najpierw. Sprawdźmy, jak te awanse będą wyglądały. Dobra, wszyscy awansowali, to miło. Teraz tak, grenadierowi, moi drodzy, możemy dać albo przygwożdżenie, albo wyburzenie. Moi drodzy, ja z reguły brałem przygwożdżenie, bo po prostu ta druga nie zadaje obrażeń. Także wypłać tą drugą. Teraz tak, kolega łowca, moi drodzy, ma krok cienia, albo atak z cienia. No to dobra, damy mu atak z cienia. Chociaż ten krok ścienia też był niezły, ponieważ nie aktywuje warty. Teraz tak. Ty, kolego, zrobiłeś sobie długą wartę. Ach, bo tamten został ranny. No i dobrze. I tutaj nasz... Dobrze, protokół reanimacyjny, ten przechwytujący, jest bardzo ważny, ponieważ pozwala przechwytywać wrogie roboty. Dobra, co nieco jest, tam rzeczy do badania. Tak. Gadaj se, Tygan. Kiedy indziej będziemy robili badania. Badania szyfru. Aliens are relaying a form of encryption behind anything we've ever encountered. A my sobie na razie, moi drodzy, podziękujemy i na razie.